Irena Karel była słoneczkiem PRL-u i polską Bardotką. Nagle słuch o niej zaginął. Co się z nią dzieje? Irena Karel 10 sierpnia 2024 roku celebrowała 81. urodziny. Aktorka była jedną z najjaśniejszych gwiazd PRL-u, utalentowaną, przepiękną blondynką o smukłej sylwetce i promiennym uśmiechu. Nic dziwnego, że bardzo szybko zrobiło się o niej głośno. Karel grała w wielu znanych produkcjach, a wielbiciele polskich seriali na pewno kojarzą ją z Plebanii. Co teraz dzieje się z gwiazdą? Irena Karel właśnie obchodziła 81 urodziny. Na dedykowanym jej facebookowym profilu oczywiście nie zapomniano o tym święcie. Fani 81-letniej, nieco zapomnianej aktorki przypomnieli, że kiedyś była jedną z najbardziej znanych gwiazd PRL-u. I jedną z najpiękniejszych. Nie bez powodu nazywano ją polską Brigitte Bardot czy po prostu naszą Bardotką. Śliczna Karel miała burzę jasnych włosów, uśmiech godny gwiazdy filmowej i ciało modelki. Podziwiano ją jednak nie tylko za urodę, wobec której nie dało się podejść obojętnie. Gdzie grała Irena Karel? Była gwiazdą PRL-u. Irena Karel urodziła się w 1943 roku, a 21 lat później ukończyła szkołę teatralną w Warszawie. Była młoda, urodziwa i miała talent, natychmiast znalazła zatrudnienie w teatrze, a konkretnie w Teatrze Komedia w stolicy. Kropka. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowała w filmie Pingwin, a później widzowie mogli ją oglądać w Ostatnim Pobogu, Rzeczpospolitej Babskiej czy w Panu Wołodyjowskim, gdzie wcieliła się w Ewkę. Zagrała też w Dulskich, Kochaj albo Rzuć, Misiu, Róży. Chętnie pojawiała się w filmach, ale częściej w serialach, Stawce większej niż życie, Przygodach pana Michała, Chłopach, Królowej Bonie. Grała w takich hitach jak W labiryncie i W plebanii. Karel była uwielbiana, nazywano ją słoneczkiem PRL-u i słusznie porównywano do starszej o kilka lat Bardotki, która wówczas święciła triumfy. Irenę uznawano za symbol kobiecości i zmysłowego piękna. Do niej wzdychali młodzi mężczyźni, to jej urody i figury zazdrościły Polki. Była amantką i świetnie spełniała się w takich rolach, ale nie wolno zapominać o jej talencie komediowym, który pokazała, współpracując z kabaretem Dudek. Zobacz także, Magda Narożna o włos od wpadki. Sukienka tak ryzykowna, że o chwili spokoju nie było mowy. Zawodowo wiodło jej się wyśmienicie. A prywatnie? Do pewnego momentu również. W 1974 roku. Karel wyszła za mąż. Jej wybrankiem był Zygmunt Samosiuk, którego poznała na planie dnia listopadowego 4 lata wcześniej. Wielka miłość szybko okazała się wielkim problemem, ukochany nie stronił od alkoholu. Aktorka miała dość, spakowała się i wyjechała do USA. W 1983 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych zastała ją informacja o śmierci męża. Choć w ich małżeństwie nie działo się najlepiej, gwiazda miała sobie wyrzucać, że nie wróciła do ukochanego, gdy ten podupadł na zdrowiu. Irena Karel w wieku 40 lat została wdową. Tragedia odbiła się na jej życiu, nigdy więcej nie wyszła za mąż. Co teraz dzieje się z Ireną Karel? Choć Karel zagrała w wielu znanych produkcjach i lata temu była szalenie popularna, teraz wydaje się gwiazdą nieco zapomnianą. Od ponad dekady nie gra w filmach i serialach, ale nie wycofała się całkiem z życia publicznego. W czerwcu 2024 roku pojawiła się na premierze spektaklu Czułe Słówka, a w lipcu na spotkaniu ze współautorami monografii Stawka większa niż życie.
Dosie w Olsztynie.